Wika Iwankowicz-Mijatowicz, UR. 1964 rok, Maryję widziała po raz pierwszy 24 czerwca 1981 roku. Ma do dziś codzienne objawienia i szczególny charyzmat modlitwy za chorych. Matka Boża powierzyła jej dziewięć tajemnic. Wika mieszka w parafii w Medziugorju, w Krechingradać. W 2002 roku wyszła za mąż za bliskiego współpracownika zmarłego ojca Slawko. Maria Pawłowicz Lunetti ur 1965 rok po raz pierwszy ujrzała Matkę Bożą 25 czerwca 1981 roku i do dziś ma codzienne objawienia. Za jej pośrednictwem Matka Boża przekazuje raz w miesiącu od stycznia 1987 roku objawienie dla parafii w Međugorju i dla całego świata, każdego 25 dnia miesiąca. Matka Boża powierzyła jej 9 tajemnic. Obecnie mieszka we Włoszech, a przez część roku w Meziugorju. Wyszła za mąż, ma cztery synów. Matka Boża powierzyła jej modlitwie szczególnie dusze przebywające w czyścicu. Iwan Dragicewicz Ur. 1965 rok. Widzi Matkę Bożą codziennie od 24 czerwca 1981 roku aż do dzisiejszego dnia. Również jemu powierzyła ona dziewięciu tajemnic. Iwan mieszka przez część roku w USA wraz z żoną i trójką dzieci oraz przez część w parafii w Medziugorju. Matka Boża powierzyła mu szczególną intencję modlitewną za młodzież i za kapłanów. Jakow Kolo Ur 1971 rok. Doświadczał codziennych objawień od 25 czerwca 1981 roku. Matka Boża powierzyła mu 10 tajemnic. Objawienia zakończyły się dla niego 12 września 1998 roku. Odtąd Jakow ma jeden raz w roku objawienie Matki Bożej w dniu Bożego Narodzenia. Żyje w parafii w Meziugorju, ożenił się, ma troje dzieci. Podobnie jak Wika ma modlić się, zwłaszcza za ludzi chorych. Miliana Dragicewicz Soldo Ur 1965 rok. Miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 roku do 25 grudnia 1982 roku. Matka Boża po powierzeniu jej ostatniej, dziesiątej tajemnicy zapowiedziała, że będzie się jej odtąd ukazywać przez całe życie jeden raz w roku, w dniu jej urodzin, 18 marca oraz w okresach trudnych, związanych z zniesieniem jej orędzia. Od 2 sierpnia 1987 roku każdego dwóch dnia miesiąca Miliana słyszy głos Matki Bożej czasem ją widzi. Modli się wraz z nią za niewierzących. Miliana mieszka w parafii w Meciugoriu, wyszła za mąż, ma dwoje dzieci. Matka Boża powierzyła jej szczególną intencję modlitwy za niewierzących, za tych, którzy nie poznali jeszcze Bożej miłości.